Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Maćkowy. Jesteśmy w kolejnym odcinku z serii God of War Ragnarok. Jak doskonale wiemy, przywróciliśmy do działalności nasze wilczki Iskola i Hatiego. Będą gonić za księżycem i za słońcem. I jesteśmy już tutaj na powrót w obozie Freyra. I jak widzicie, przed nami już jakiś zwierz, nie wiem, wyrośnięty pies, dzik, niedźwiedź. Zaczyna na nas szczekać. Więc... Kto to? A, ten pomarszczony pyszczek należy do Helki. To Bloodhundr, rasa ogarów cenionych za wrodzony talent do tropienia. Polubisz ją. Dokładnie właśnie, Bloodhundr. Także... Kratosie, Atreusie. To zaćmienie to wasza sprawka, prawda? No pewnie. Dobrze, że jesteście. Dzięki wam Bygwir zdołał się wymknąć. A twój brat? Wiemy, gdzie go przetrzymują. Bejla przygotowała już ładunki. Jeśli chcecie, możemy wyruszyć choćby teraz. Przydałaby mi się pomoc przemieńca. Idź z nim, Atreusie. Ja pomogę Freyi. Tak jest. No i to mamy już tutaj zadanko w ogóle na dzień dobry. Ja tylko zerknę sobie mogę tutaj. Mogę znów rozpalić ogień twoich ostrzy. Cnota Asgardu. Musimy ruszać. O, cześć! To twój dzieciak? Jaki słodziutki! Gdybyś go widziała kilka zim temu, od tamtej pory zdążył podrosnąć. Oj, cicho. Nie ma nic złego w tym, że chłopak dorasta. Dobrze, że możemy sobie zupgrade'ować ostrza. I tym tropem idąc... Siema. Birgir, jak z nim? Odpoczywa. Oki. Dobra. Ja... Jeszcze nie widziałem zaćmienia w Vanaheimie. No, tak. Dobra, Frejo. Wilki dały nam berło. Odpowiedzą, jeśli je wezwiemy. Dobrze. Znam skrót, którym za dnia dostaniemy się do świątyni Njorda. Einherjerzy trzymają Freyra w świątyni twojego ojca? Stała pusta, odkąd tylko pamiętam. Po drugiej stronie rzeki jest niebiański ołtarz. Według Gwira kiedyś służyły one do odzywania wilków. Czekaj. A teraz mamy odpowiednie berło. Jaki masz plan? Gdy dotrzemy do świątyni, wywołam eksplozję. Sygnał dla Bailey i Birgira do rozpoczęcia dywersji. Gniazdo ciemnych elfów. Miło chociaż raz nie być po tamtej stronie. Kiedy wszyscy odwrócą wzrok, ty i ja zaatakujemy główny oddział od tyłu. Atreus i Hildisfini wykorzystają zamieszanie i uwolnią twojego brata. Tak. Co, nie przepłynę tędy? Zobaczymy ich sygnał, spotkamy się nad rzeką i uciekniemy łodzią Freyra. Gdzie jest ten... No, kurczę. Okej. Dokąd się wybierasz? Musimy uratować jej brata. No to co, nie mogę tu wyleźć teraz? No co za... Dokąd się wybierasz? Musimy uratować jej brata. Chyba nie tędy droga, nie? Chyba nie tędy wylazłem. Chyba, że tędy. Dawaj, Freya, zbieraj szybko ten owocek. Bardzo fajnie. I to już możemy. Powstrzymaj ognika! Wielka! Ciao!
No. Tyle w temacie, moi drodzy. Dawaj tu szybko lewiatana. Dobrze, tak trzymać! No. Dziękuję serdecznie za szybki wpierdziol. Żadne ogniki mi nie straszne. A to ja mogę teraz umiejętności tej... Ray? Machnąć? No, tak właśnie myślałem. No nic. Dobra, już kontynuujemy rozgrywkę. Przepraszam, że tak w trakcie po prostu gdzieś tam zaglądam do sklepu, tudzież ogarniam upgrade'y broni. Pulwer z lewej! Tam jest pulwer z lewej. Już wszystko klepnięte? Z twojej lewej! Zdążyli zwerbować więcej żołnierzy. Sytuacja nie jest zbyt korzystna. To na mnie straszne. Zobacz!
To jest jakaś zarość. No ale dobra. Chyba w końcu będziemy mogli sobie odpalić ten ołtarzyk. I pytanie, co my to teraz możemy z tym ołtarzykiem? Spróbuj kilka razy przeciągnąć berłem po misie. Oj, nie mów takich rzeczy. Chodź, dobrze nam idzie. Nasze czyny w tym świecie są zgodne z przepowiednią gigantów. Atreus sądzi, że Ragnarok jest nieunikniony. Norny wyraźnie określiły naturę przepowiedni. Powiedziały, że suma naszych wyborów jest do przewidzenia. Ale my się zmieniliśmy. Ostrożnie, bracie! Dostałeś piflostem! Norny powiedziały, że zabijesz Heimdala. Ale ty postanowiłeś inaczej. W dawnych czasach raczej byś tak nie postąpił. A ty? Nadal pragniesz Ragnaroku? Odyn musi zapłacić za grzechy. Jeśli przepowiednia Groły się zgadza, może mój świat w końcu zazna pokoju. Może ja go zaznam. Wybaczcie, ale... jeśli wyjdę na półgłówka, ale czy już nie ustaliliśmy, że przepowiednie to bania Luki? Bogowie. Co? Najbardziej nieznośny człowiek świata. Ale w rozkładzie ja dalej śmierć Heimdala, także... Nie wiem, kto to stwierdził, że jednak Heimdall w ogóle przeżyje. Dobra, skrzyneczko. Ja tu chyba też był jakiś ołtarz z tego, co pamiętam. Uwaga, przed nami. Na twój znak. Tyle w rozjeździe to było. No nie, no stąd przyszliśmy, okej. Okay.
czy my tutaj nie byliśmy? Ostrożnie, to Alfa. Będzie ciężko. Ale oberwałeś! Wszystko gra? Dobra, to nie zabawa. A niby tak spokojnie się zaczynało. Łaska męstwa. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Możemy iść dalej. Działaj, Freyo. Tędy. Aha, mam ci otworzyć drzwi. Panienka Nidhogg. O nie, biedna Nidhogg. Stała nam na drodze. Tak, nie wątpię. Dziwna sprawa. Co tutaj robiła? Odyn wykorzystał korzenie drzewa świata jako część zaklęcia, by zatrzymać mnie w Midgardzie. Nidhogg chroni korzenie, gdziekolwiek są. A, rozumiem. Odyn ją wykorzystał. A ona nieświadomie za to zapłaciła. Typowy Odyn. Nie, cóż. Kto by pomyślał? No ale to... Może mógłbyś użyć swojej włóczni? Mógłbym. Ale ty nie będziesz mi mówić, co ja mam robić, kobieto. Północna dzicz. Narób hałasu, kiedy zacznie się atak. Jeśli odwrócimy ich uwagę, Hildi, Swini i Atreus będą mieli dość czasu, żeby wejść i wyjść niepostrzeżeni. Nie martwię się o Atreusa. Jest gotowy, żeby walczyć. No, ja jestem dobry w robieniu hałasu. To tutaj. Za tymi pnączami jest ołtarz. Wezwij Skola, proszę. Ja już proszę bardzo. Gotowy? Gotowy. A ty? Nie odejdę stąd bez mojego brata. Idziemy po ciebie, Ingwi. Jakaś magiczna raca, czy co? Uj, uj, uj. Idioci! No zobaczymy, kto tu zaraz będzie wierzył. O! Czyż to nie sama królowa Jemioła? No boki zrywać. Ja ci zaraz coś zerwę. Kobelat. Heimdall. A ty to pewnie ojciec tego mieszańca. Co za dzień! Sporo narozrabiałeś, słoneczko. Narozrabiam więcej. Zdradzą.
Lepszy zdrajca niż klakier Odyna. Klakier. Zaraz będziesz nam czyścić buty. To moje brzemię. Mogę pomóc. Chyba nie. Wiem. Ale musisz iść. Posłuchaj go. Nasz węgielek zaczyna trochę przygasać. Nie, ja ci zaraz przygasnę. Ale znamy już koniec. Do zobaczenia. No nie byłbym taki pewien. Ale nie martw się. Dopadnę ciebie i twojego braciszka, jak tylko skończę z nim. No nie, nie byłbym tego taki pewien. Chodź. Sprawdźmy się. Serio? To naprawdę ty zabiłeś Baldura? Masz tu mi wprost! Ja stanę! Ojej! Jaki ale syn! Jaki wściekły! Nie będę ukrywał! Jestem zawiedziony! O! Chciałeś więcej! Hej! Cóż biedny kultowy ci uczynił? Dobrze się bawimy? Zaraz się będziemy bawić jeszcze lepiej. No nic, zostaliśmy sami! Co to? Czuję twoją frustrację, wiesz? To niesamowicie przyjemne. Co teraz, bracie? Łucznia to nasza jedyna szansa. Nuda! No, jeszcze nie tak. Ej, nie! To nowe karwa! Zaraz! Sądziłeś, że ten kijek zapewni ci jakąś przewagę? Uderzanie tarczą o ziemię! Czy to w ogóle może coś dać? Boki zrywasz! Wielki potomek asów pokonany przez lagę jakiegoś starego dziada! Cwajaczku. Trudno stwierdzić.
A przy drzwi! Ojej! Ten mieszaniec to taki miecz. Dobra, napierdzielamy. No i proszę. Pierwsza krew. Zwalniamy. Nie pamiętam, kiedy ktoś mnie ostatnio uderzył! Atakujesz jak niezdarna krow! To rozumiem! Pancerz godny Boga! Ból nie jest tak straszny, jak zapamiętam. Zwalniamy! Nie mogę się zdecydować, czy jestem bardziej zaskoczony, czy wkurzony! Cię już raz trafiłeś! Wystarczy wyczuć okazję! Myślisz, że ty możesz pokonać Asgard? Serio? No pewnie, od ciebie to bardziej. Zwalniamy! Pora zwolnić! Masz szansę! Bart! To twój sekret! Dobrze, dobrze! Wiesz, co jest moim sekretem? To, że ty zaraz zdechniesz. I weź mi tutaj nie rób, kurczę, za jakiegoś, nie wiem teraz, płaczka. Czekaj. Co ci chodzi po tym pustym łupie? O nie, 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 nie. Ty chcesz oszczędzić mnie? Z litości? Daruj sobie, a przeżyjesz. Nie. Chodzi o tego szczeniaka? O, teraz to na pewno wypruję mu flaki. Ale na pewno nie tą ręką. To ostatnie ostrzeżenie. Ostrzeżenie raczej nie wystarczy. Myślisz, że pozwolę ci odejść? Jeżeli życie ci miłe. Obawiam się, że to tak nie działa. Ty nie będziesz decydował
o moim losie! Chciałem być miły. Słoneczko. Nie masz nawet szans wyjść z tego ciała! Czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Jestem wielkim strażnikiem asu! Heroldem Ragnaroku! Moja kolej! Już ja znajdę tego twojego małego kundra i przerobię mu gębę na pijawkę! Tylko jeden z nas wyjdzie z tego cału! I zapewne, że to nie będzie ty! Nie to miałem. Jak śmiesz usiłować oszczędzić mnie! Zwalniamy! Zaczynam już naprawdę mieć cię dosyć! Jedziesz, maleńki. Przecież nie chcesz już taki być! To już nie jest kwestia być czy nie być. Dobranoc. Sorry, tak musiało się to wydarzyć. Czy to my kpimy z przeznaczenia? Czy to ono kpi z nas? Na pewno Heimdall jest martwy. Rękojeś Hofuda. Zakrzywia czas. Spróbujmy sobie to zatem. No i co, Heimdallku? Będziesz dalej szczekać? No i cóż. Heimdall. Pokonany. Nie będzie już tutaj nam młodego Atreusa w ogóle straszyć i grozić. Ale my jednak idziemy tą drogą przeznaczenia, które widzieliśmy na ołtarzach. Co jest lekko martwiące. No ale dobra, zaraz lecimy do Freji. Ja na chwilę obecną bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. I co? Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.